sobie Państwu. Nazywam się Marek Ławrynowicz. Mam przyjemność rozmawiać z Państwem o książkach. Słucham? Już się robi. Może być? O książkach Marcina Wolskiego, ponieważ są pisarze normalni i nienormalni. Normalny pisarz wydaje książkę od czasu do czasu. Marcin Wolski jest pisarzem nienormalnym, wydaje książki. Jednej nie wydaje, bo to nie ma wielkiego sensu. No, to oto autor właśnie. Witam. Przy okazji chciałbym nawiązać troszkę do Rafała. Rafał nie ma ducha kibicowskiego. Ja w swoim czasie byłem kibicem klubu MZKS Falenica, B klasowego i ja wiem, co to być prawdziwym kibicem. No, ten klub zawsze przegrywał i jakoś się żyło. No, a potem, jak już byłem trochę starszy, no to już trochę zmądrzałem. Od tego czasu kibicuję Marcinowi Wolskiemu, bo Marcin Wolski zawsze wygrywa. Nie ma szansy przegrać i tak dalej, i tak dalej. No, co do książek, które wydał. Są książki dwie. Sketch zwany morderstwem oraz Postpolonia. I tu muszę autora podpalić, ponieważ wydał dwie książki zupełnie różne, czyli takie, które nie wchodzą sobie w drogę. Ta książka dzieje się 20, no niecałe 20 lat temu, kilkanaście lat temu. Nie, dobrze powiedziałeś, 24 lata temu. 24 lata temu. Akcja tej książki, czyli jak się Państwo domyślacie, jeszcze w PRL-u. Akcja tej książki dziać się będzie w 2020 roku, czyli wybiega myślą do przodu. Postpolonia to jest taka książka, której się Państwo możecie pod nazwą redaktorze Wolskim spodziewać. To znaczy, ja może przeczytam spis osób. To od razu spis osób. Bardzo cenna inicjatywa, żeby było na pierwszej stronie. No, tu jest, to właśnie to nie jest najciekawsze, bo tu jest tylko Emilia Pajas, Michał Koksiężów i tak dalej, i tak dalej, ale dalej pojawiają się postaci Marcin Tumin parę. Chodzi ci o postacie, nie, właśnie. Chodzi mi o postacie polityczne. Ponieważ ja zrobiłem zabieg odwrotny do poprzednich książek, podobnych do tego, na przykład do Cudu nad Wisłą, czy Następnego Gabinetu, bo tam wymieniłem postacie zniekształcone z realu. Tu, żeby się ludziom nie pomieszało, wymieniłem postacie fikcyjne. Natomiast te postacie będące odpowiednikami bohaterów z naszego świata rzeczywistego są wewnątrz. No i oczywiście wśród tych bohaterów znajdziemy panującego ciągle, mimo że rok 2000, Bronisława Komorowskiego, znajdziemy Ronalda Daka, znajdziemy też w zakładzie psychiatrycznym schizofrenii bezobjawowej na środku jeziora Wiagry Jarosława Indykiewicza. No tak, tu mi się jawi Janusz Moczypiec. Janusz Moczypiec, który się dochrapał z stanowiska marszałka. No jednym słowem, już Państwo wiecie, troszeczkę science fiction, troszeczkę satyra. Political fiction. Trochę political fiction. W dużym stopniu, bo to śmieszna książka, wesoła. Gdyby nie była cholernie smutna. No, to znaczy wydźwięk jest jej smutny, sama książka jest wesoła. No, to znaczy przynajmniej stylistyce. No i tutaj dużo historii, dużo... Akcja się dzieje w czasie potopu szwedzkiego w roku 2020. Krótko mówiąc, więcej chyba nie będę zdradzał, żeby... To może zrobimy w ten sposób tak, bo ja rozumiem, że nastawiasz się na mówienie o sketchu głównie. No tak, ale... To może ja bym w tej chwili zrobił ilustrację, ale przeczytał fragment Postpolonii. Minutę, bo powiem dwa słowa o sketchu. Więc to jest taka książka, co żeście się Państwo i wszyscy po Marcinie Wolskim spodziewali. I tak jak go lubicie, nie będziecie zawiedzeni. A to jest książka, której ani ja, ani chyba nikt
się po Marcinie Wolskim nie spodziewał. Ponieważ to jest, proszę Państwa, czyściutki kryminał. Z akcją, z zagadką czarną, oczywiście. No ale biały się teraz nie pisze to. Czarny, klasyczny kryminał z zagadką, z napięciem, z zastanawianiem się, kto zabił i tak dalej, i tak dalej. Tytuł też ma sketch zwany morderstwem. No tytuł pochodzi od wydawcy, ale jest mocny, powiedziałbym. No więc to jest dla mnie na przykład stuprocentowa niespodzianka ta książka. No i teraz już wygłosiwszy słowo wstępne, proszę cię bardzo. Więc ja mam taką propozycję, żeby troszkę Państwu, znaczy niedługo, nie chcę przerażać, poczytać te teksty, fragmencik postpolonik, żebyście Państwo zorientowali, w jakim świecie się ona dzieje, a potem Marek fragment sketchu. Ci, którzy znają literaturę ojczystą, poznają, mam nadzieję, tę frazę. Rok 2020 był to dziwny rok, w tym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały, że nadchodzą czasy niepojęte, a straszne. Dowodziła tego mnogość zjawisk niezwykłych, a i pomiędzy zwykłymi zdarzały się takie, które w swym nagromadzeniu dawały powody do niepokoju, aż przesądni mówili, że niechybnie idą na naszą planetę rzeczy ostateczne, a gniew Boży jest blisko. Po raz siódmy w ciągu dekady nawiedziło Japonię niszczycielskie tsunami, gdy tylko niezwykłej organizacji robotnych żółtków można było zawdzięczać, że liczba ofiar szła dziesiątki tysięcy, a nie milionów. To znów w Rio objawił się wirus dziwny, wielce morderczy, który w miastach i barach Ameryki szerzyć się począł, a jeśli dopadł dziecinę poniżej 13 roku życia, kosił ją bezlitośnie na podobieństwo śniwiarza, osobliwie oszczędzając ludzi dojrzałych, a także po produkcyjnych startów. Z końcem lutego jakiś obiekt kosmiczny, całkowicie niewidoczny, skosił 5 satelitów telekomunikacyjnych i zniknął równie niespodziewanie, jak się pojawił. W marcu w Grecji urodził się dzieciak, który miał stupniał raciczki, a w Alabamie nasiliły się plotki, że Elvis zmartwychwstał. Jeśli idzie nam o okolicę bliższą, zima przyszła nadzwyczajnie sroga i długa, aż Bałtyk zamarzł, co zdarzało się od co najmniej 5 lat. Tym razem jednak lód skuwał już w listopadzie, a puszczać zaczął dopiero z początkiem maja. Przez ten czas ludzie, korzystając z grubej powłoki, nie tylko szlaki przez Bałtyk wytyczyli, ale też postawili tam dziesiątki tymczasowych fast foodów. Przy czym McDonald'y podobały sobie szczególnie szlak ze Świnoujścia do Kopenhagi, a Pizza Hut z Gdańska do Sztokholmu. Wróćmy jednak do meteorologicznych niespodzianek. Ledwie mrozy ustąpiły i zaśredniła się Runi, a sady okryły kwieciem, z południa naciągnęła szarańcza i zalała wszystko, także gdyby nie dostawy z Chin, Indii, Bangladeszu i Etiopii, połowa populacji Europy Wschodniej pewnikiem z głodu by umarła, gdyż na pomoc z Brukseli liczyć nie było można. Wycofanie się Niemiec ze wspólnej waluty i zdobywanie przez muzułmanów rządów Francji i Włoch sprawiły, że zwierzchność Komisji Europejskiej ograniczała się jedynie do zabudowań Europarlamentu, jako że samo miasto pozostawało nieprzemiennie we władzy kolorowych mafii, a to czarnych, a to żółtych, a najlepszym symbolem owych zmian było to, że nawet tamtejszy maneken PiS musiał sikać przez galabinie. Na tym tle dobre samoczucie Polaków i ich niezmienna wiara w Zieloną Wyspę, którą oficjalnie ogłoszono III Rzeczpospolitą, mogło uchodzić za europejskie wenement. Rząd Ronalda Daka panował już 13 lat, ciesząc się poparciem około 97% społeczeństwa i ustępując jedynie poziomowi zaufania do prezydenta Bronisława Komorowskiego, który osiągał zazwyczaj 98%. Byłby i 99%, ale na taki wynik, jako kłócący się ze standardami demokracji, nie zgadzała się Unia Europejska. Ja trochę opuszczam, bo chcę dać Państwu więcej, a nie chcę zanudzić. Ostatecznie bankructwo Grecji zakończyło się wyprzedażą tamtejszych wysp. Zrazu myślano, że skorzystają na tym Niemcy,
ale ponieważ doszło do licytacji, przebili wszystkich Chińczycy, Arabowie i Amerykanie. W ten prosty sposób Kreta stała się nową Kolumbią, Rodos wspólnotą imienia Deng Xiaopinga, a budząca podejrzane skażenia Lesbos Al Jazeera. Jeszcze gorzej działo się w Hiszpanii, która w zamian za spłatę długów musiała zgodzić się na restytucję Emiratu Grenady. I tak nad południowym skrajem kontynentu po 525 latach zaopadał ponownie zielony sztandar proroka wbity w szczyt góry o znamiennej nazwie Almanzor. Jednak większość tych informacji nie przebiła się do polskiego społeczeństwa, bo jak? Z ogólnodostępnych kanałów zniknęły wiadomości, a jeśli tu ludzie się pojawiały, dotyczyły katastrof żywiołowych, zdarzeń niezwykłych oraz telebrytów. Dlatego, kiedy nastał historyczny dzień 4 czerwca 2020 roku, nikt z głównych bohaterów naszej opowieści nie miał pojęcia ani o szczególnej wadze tej daty, ani o roli, jaką przyjdzie im odegrać w okrutnych terminach, które na Rzeczpospolitą nadejdą. Ważę ciszej! Jest taka prośba sali, bo mnie to nie przeszkadza. Ignorancja o teraz przedstawię tych bohaterów fikcyjnych, proszę Państwa. Ignorancja o wypływała z różnych powodów. Janoś Glizda Kościeliński, młody woźnica z Zakopanego, był kompletnie nietrzeźwy, także jego koń zdążył zrobić już 3 kursy z Łysej Polany do wodogrzmotu Mickiewicza. Mimo jego pan otworzył oko i poprosił Habetę, aby skombinowała mu jakieś piwo. Haker Michałko Księdzów, zdecydował się akurat na zwolnieniu warunkowym i za cholerę nie zamierzał z niego wracać. Emilia Fajans, jak co dzień z wyjątkiem świąt i niedziel, udała się na drogę między Augustowem a Suwałkami, żeby proponować swoje usługi kierowcom tirów. A ksiądz Marek Wądołowicz postanowił nieodwołalnie przeprowadzić rozmowę z ojcem dyrektorem Radia Gloria na temat ostatecznego porzucenia przez niego służby duchowej i zdjęcia sutanny. Utracił bowiem wiarę nie tylko w Boga, ile w sens dotychczasowej działalności. Wreszcie porucznik Korbian Haniak nie miał okazji zastanawiać się nad niczym. Podjął właśnie swoją codzienną pracę w ramach Brygad Obrony Rzeczypospolitej, polegającą na patrolowaniu w placu Pustyni Sejmu. Wyglądało na to, że każdy zaciągnięty jest własnymi sprawami i nigdy nie odegra jakiejś szczególnej roli dziejowej. Wszelako geniusz historii postanowił inaczej. Jak Państwo widzą, to jest zabawa na paru płaszczyznach. Jeden to oczywiście jest satyra, gdzie obecni tutaj śledczy sceny polityczne mogą znaleźć coś dla siebie. Z drugiej strony jest zabawa literacka, ponieważ w tej walce o Polskę staną do walki jako pierwsi, później będą następni. Tirówka będąca współczesną karykaturą Emilii Blatter, Haker, czyli Michałko z Potopu, Janosik z legend o Janosiku, który jest zabitym góralem, który właściwie ma mały kontakt z rzeczywistością, ksiądz Marek, który jednak nie jest tym księdzem Markiem ze snu srebrnego Salomei, tylko grzesznym duchownym. I oraz Korbian Haniak, czyli to, co sklecił Kluczkowski ze Słowackiego. I ci ludzie, tacy właściwie jak my, będą mieli to ogromne zadanie obronić Polskę, przy czym centrum tej Polski i tego nowego potopu szwedzkiego, to mogę zdradzić, zdarzy się w miejscowości Turoń, w siedzibie Radia Gloria. Tyle o książce. Bardziej wnikliwą recenzję już napisał, ale jeszcze się ukaże dopiero w środę. Terlikowski, dokument Terlikowski. Dziękujemy. No więc to jest ta książka niepoważna, a równocześnie bardzo poważna. A druga książka jest poważna, no a w gruncie rzeczy niepoważna. Jest zadedykowana współtowarzyszom estradowych szlaków i trupa estradowa chyba była początkiem pracy nad tą książką. Któż z przypadkowych uczestników estradowych spędów owej zorganizowanej frekwencji na imprezach fundowanych przez Radę Zakładową ma pojęcie, co dzieje się, kiedy opadnie kurtyna, jeśli takowa jest, i zgasną reflektory? A przecież nie ma trasy, żeby jakaś Beatka czy Grażynka
wyczajona przez artystyka pana Mietka, dorabiającego jako rozprowadzający, nie znalazła się na zapleczu sceny, gdzie panowie z telewizji akurat ściągają występowe spodnie, pociągając winta. Jeśli nie będzie miała pecha, to nie skończy się na autografie, na odwrocie przedartego zaproszenia, tylko artysta, przybył z innego świata, dla zaczarowanej prowincjuszki skrzyżowania IT z Robertem Redfordem zaprosił do kawiarni, potem do pokoju, gdzie, jeśli znajdzie jeszcze dość siły i ochoty, było moce ją na skrzypiącym nierównym łóżku w hotelu trzeciej kategorii. I choć nie będzie w sensie technicznym specjalnie lepsza od Wiśka, chłopaka z sąsiedztwa, przed Beatką albo Grażynką otworzy się siódme niebo. Więc będzie przychodzić na kolejne koncerty, coraz śmielsza i gotowa na wszystko. W konsekwencji będzie się znosić w chęci, a za sceną robić laskę w roku zależącym tyłu rozklekatanego autobusu, będzie dojeżdżać do coraz dalszych punktów koncertowania przepełnionym BTS-em lub opóźnionym osobowym. Oczywiście opóźnienie może się zwiększyć albo zmniejszyć, aż zastanie swego idola jakąś inną Grażynką lub Beatką i romans się skończy, jak każdy, nawet najdłuższy monolog. Co ciekawe, kiedy pierwszy raz wejdzie chybotliwymi schodkami i ciasnym wejściem obok kurtyny, dla niej będzie to dotknięcie nowego świata. Dla nich, ludzi od wewnętrznej strony rampy, wyda się tylko przelotnym ptaszkiem, który przysiądzie na ich doskonale znanej wysepce. Ptaszkiem do wykorzystania zgodnie ze starą instrukcją obsługi. Wszystko bowiem jest przewidywalne, jak to, że artysta parodysta Adam Juraś po koncercie włoży swoje rakierki do starych wełnianych skarpet, a wokalistce Romie Stein rozsypią się kanapki. Rozsypią się kosmetyki. Jak codzienne kace Marka Wełniaka, jak kanapki Jurka Bronowicza pieczołowicie przygotowane przez żonę na każdy dzień turnę. Na trasie oczywiście zdarzają się rzeczy niezwykłe, ale rzadko. Jak przypadek tej baby z pierwszego rzędu w Sopocie, która dosłownie umarła ze śmiechu. Organizator, pan Wicek Nowicki, który słysząc okrzyki, czy jest na sali lekarz, dobiegł do niej pierwszy, miał w swojej karierze, jakby nie było 2 lata medycyny, mógł jedynie stwierdzić zgon. Jednak śmierć na trasie jest zjawiskiem rzadkim. Drzewa umierają stojąc, a artyści odchodzą na raty, wykruszają się przeważnie niespiesznie, przechodzą czyściec z Kolimowa i dopiero po jakimś czasie zapomniani przenoszą się do krainy wiecznych chałup. Lepiej więc o niej nie wspominać, bo można wypowiedzieć w złą godzinę i skończyć jak pewien mim, który dostał na scenie ataku padaczki, wszyscy myśleli, że to tylko efektowny numer, i bijąc się na podłodze przegryzł kabel pod napięciem paru tysięcy voltów. Zresztą bądźmy szczerzy, seks i koncerty to dla artystów pokoźnych jedyne skwarki pływające na powierzchni mętnej codzienności, na którą składa się smutek obskurnych hoteli, koszmar dziurawych dróg, niesprawnych autobusów, niedogrzanych garderów i wszystkich innych niedogodności kurnika o nazwie PRL, w którym im, wybrańcom, przyszło grać rajskie ptaczki. Ale tylko udawać. Bo, jak wiadomo, żadnych rajskich ptaków w realnym socjalizmie nie ma. Dziękuję bardzo. Ta szkoła radiowa, przeczytała lista, dla redaktor zawodowy się tego nie podjął. Proszę Państwa, więc celowo ten fragmencik wybraliśmy, ponieważ jest to klasyczny kryminał, ale nie widział tego Marek, że on się rozgrywa w specyficznym, doskonale mi znanym środowisku. I powiem Państwu od razu, że żaden z tych epizodów to nie jest epizod wymyślony, tylko wszystkie one różnym ludziom w różnych czasach i w różnych miejscach się zdarzyły. Powodem, poza tym, że chciałem powiedzieć pewną anegdotę kryminalną, jest to, i to mówię z ogromną szczerością, że nie mógłbym tego napisać w żadnej autobiografii. Ponieważ zbyt wielu moich kolegom rozbiłoby to rodziny, stałe związki i tak dalej. W związku z tym, jak odkryłeś to, Marku, pierwszą rzeczą był pomysł, żeby w jakiś sposób utrwalić czy ocalić od zapomnienia pewien okres mojej egzystencji między rokiem 82, kiedy byłem tym artystą skazanym na niebyt, niezdolnym do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Po raz pierwszy w życiu wyrzucony z radia
i skazany na niebyt zaczął zarabiać prawdziwe pieniądze. Co się przedtem nie udawało? Znaczy, żeby było jasne, to jest ostatni moment, bo pierwsze lato to były półlegalne występy po kościołach, pod kościołami, w domach kultury z kabaretem. Ale już koniec, kiedy nastroje społeczne gdzieś tak od roku 86 zaczęły siadać, to przestała być już działalność ideowa, a zaczęła się zwyczajna chałtura. Coraz mniej satysfakcjonująca, ale dość bogata w sensie poznawczym. No i teraz widzisz tylko, że ta trupa, którą żeśmy tu przedstawili, nie jest głównym bohaterem tej powieści. Głównym bohaterem jest niejaki Bogdan, milicjant, porucznik. Mm-hmm. Milicjant w dodatku PRL-owski, a w tej powieści jest postacią pozytywną. No ale jeżeli ja mam dokonałem, zauważyłeś łamańcu, żeby go upozytywnić, jakie musiałem dać biografię, rozmaite inne backgroundy, a nade wszystko wysłać na studia do Czechosłowacji w czasach, kiedy w Polsce wprowadzano stan wojenny. Nie no, książka ma paru bohaterów. Rzeczywiście ja w tym momencie skoncentrowałem się na obrazie tego środowiska. Natomiast oczywiście, jak to w kryminale, po pierwsze jest zbrodnia. Jest szereg zbrodni seryjnego mordercy, który oczywiście w warunkach PRL-u, gdzie nie istniał przepływ informacji, nie było komputerów, ba, nie było nawet telefonów komórkowych, co stwierdziłem w pewnym momencie z dużym zaskoczeniem, te wszystkie zbrodnie nie mogły się połączyć. Morderca sobie działał swobodnie, krążył po kraju, a przychodziło mu znowuż to tym łatwiej, mimo że, tu jak pamiętacie Państwo, braki z benzyną i różne inne utrudnienia, że był właśnie członkiem owej grupy estradowej. I dopiero prywatna wendetta, którą rozpoczyna policjant, młody policjant zesłany do placówki w Koniec Polu, milicjant oczywiście, do placówki w Koniec Polu, którego dziewczyna zostaje uprowadzona przez seryjnego mordercę, powoduje, że te rozproszone kawałeczki zaczynają się wbrew normalnej pragmatyce sklejać. To znaczy, mamy tu schemat dość klasyczny. Inteligentny morderca i przebiegły i niegłupi milicjant skonfliktowany właściwie z całym swoim otoczeniem, które właściwie mają to marzenie nic nie robić, nie mieć kłopotu i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie tego rodzaju pojedynek, w którym przestępca gubi tropy nieustannie, a milicjant jak pies podąża za nim uparcie po prostu zagryzającemu. No i kolejna sprawa, na którą zwracali uwagę recenzenci. Recenzję napisał m.in. obecny tutaj na sali kolega Kwiatek, też znakomity autor, Wojciech Kwiatek, znakomity autor kryminałów, że obok tej estrady, obok tego mordercy, no wydaje mi się, że udało się podłapać ten klimat zdychającego PRL-u. To, co było wczoraj, a dla niektórych oczywiście tych najmłodszych nie zdarzyło się nigdy, no a my to jeszcze mamy gdzieś w pamięci, w kościach. No i też to warto było opisać, utrwalić, mimo że mówię, czasami się wydaje, że to wręcz niemożliwe. Ale muszę ci powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych portretów pozytywnego milicjanta, pomijając literaturę służebną wobec reżimu. No tak, ale ja to przyjąłem trochę taki schemat, no może nie tyle brudnego Harego, ale milicjanta skłóconego ze swoją odwiecznością. To jest jego prywatna wojna, w której nie bardzo może liczyć na pomoc, a jak liczy, to ta pomoc może w pewnym momencie okazać się dodatkowym obciążeniem. No teraz jeszcze, ponieważ sporo osób na sali ma rodowód estradowy, to ta grupa estradowa nie wypadła zbyt zachęcająco w tej książce. Prawo satyry, nie mówiąc o tym, że ja zaznaczam, że jest to trasa upadłych gwiazd. Tam się tacy znakomici estradowcy jak Jan Pietrzak nie mieli prawa pojawić, bo to nie ta trasa, nie ta ekipa. To była ekipa, która podróżowała po Polsce na zasadzie glejtu. Nie wiem, czy Państwo się rozumiecie, na czym to polegało. To znaczy, że Rada Zakładowa miała pieniądze na przykład na szkolenie przeciwpożarowe.
W związku z tym... Też grałem. Tak. W związku z tym pojawiał się przed koncertem jakiś bezgranicznie smutny facet i wygłaszał parę truizmów na temat tego, że jak się pali, to się podpali, coś w tym rodzaju. Wszyscy tak czekali na to, aż to się skończy, o czym rusza normalny program. Ale ten klej powodował, że nie było problemów z biletami, ponieważ płaciła rada zakładowa. Nie było żadnych problemów z frekwencją, bo jeżeli nawet ci ludzie z zakładu nie chcieli przyjść, to dawali dzieciom, żonom, kochankom i ci przychodzili. W efekcie można było grać od 3, czasami do 4, a słyszałem również o rekordzistach, nawet 5 imprezach dziennie. I tak to się toczyło przez cały kraj. Wieczorem Balanga, rano Kac i następna miejscowość, aż do, tak powiem, do zgrania frekwencji, aż do poziomu wody gruntowej. Tu przy okazji urodził się ciekawy pomysł, bo jak Państwo wiecie, w wypadku seryjnych morderców jest niezbędne przemieszczanie się. Tylko nie mów kto zabił, błagam się. Nie, oczywiście, uchowaj Boże. Natomiast tu mamy mordercę, który się przemieszcza w sposób naturalny. Bardzo mało zawodów ma taką możliwość. W PRL-u sobie weźcie pod uwagę, że ciągle przypominam, że to dopiero za rządu Rakowskiego zniesiono kartki na benzynę. Na przykład. Już nie mówię o kartkach na cukier czy na mięso. W związku z tym ta egzystencja nawet mordercy byłaby, gdyby nie jego specyficzna pozycja, niezwykle utrudniona. To znaczy, gdyby kartki na benzynę istniały, morderca niestety byłby pase, no. Tak, Hannibal Lecter nie miałby żadnych szans. Miałby przechrapanek. Na lewo by kupił. Słuchaj, zastanawiałem się, czytając tę książkę, czy na końcu nie jest za dużo tych fajerwerków. Tam są bez przerwy fajerwerki. Nie powiem jakie oczywiście. Czy nie za efektownie pojechałem? No nie wiem, tam są zaskoczenia, nawet niektóre smutne zaskoczenia, ale muszę ci powiedzieć, ja zdjąłem dokę z gazu, tam było jeszcze więcej fajerwerków. Aha. Pisze, właśnie mozolna praca z wydawcą spowodowała na przykład, że parę osób musiałem zabić, bo zbyt cudownie przeżywali sytuację. Więc to chyba nie jest tak, ale poza tym. Jeżeli stosujemy w pisaniu książki kryminalnej, popularnej, zasadę hitchcockowską, że zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem atmosfera musi stale rosnąć, no to ma swoje prawa. No, na pewno czyta to się świetnie i z napięciem, a ja głównie czytuję kryminały, jeżeli to skandynawskie albo marininne, więc Polski nie ustępuje zupełnie. To przejdźmy może do Postpolonii. Dobrze, dobra. Jak to z twoim stosunkiem do Henryka Sienkiewicza jest? No, jak widać tutaj silną fascynację. Silna fascynacja, która nawet w tym kraju między autorami jest ponad podziałami, ponieważ można powiedzieć, wszystko różni mnie z Andrzejem Sapkowskim, z Jankiem Sienkiewicza, którego obaj uwielbiamy i to zarówno, znaczy on prawdopodobnie ze względu na język, ja też, ale przede wszystkim za stosunek do zawodu. Pisarz w tym kraju, który doznaje tylu rozmaitych nieszczęść dziejowych, musi służyć jako facet nie do dołowania, ale jednak do krzepienia serc. No i proszę ciebie, ciekawe, dlaczego to Szwedzi nas zalewają, nie Rosjanie, nie Niemcy, trochę zaskakujące. Znaczy, oczywiście żyjemy w innych czasach niż Henryk Sienkiewicz, który nie mógł na przykład rozegrać czwartej części trylogii Wojna na Wschodzie, musiał uciekać w różne ezopowe języki, no nazywać tak ruskich jest hiperboreami czy septrionami. Ale to nie jest ten powód. Po pierwsze, wydawało mi się, że to jest zabawa w potop, a więc musi być jako maksymalnie bliski oryginału, a druga sprawa, no to jest po prostu zabawne, ponieważ to jest zupełnie inna cywilizacja. I na przykład bunt Tirówek przeciwko inwazji Szwedów łączy się z prowadzonym wraz z tą inwazją zakazem prostytucji. I tak dalej, i tak dalej. Początkowo te odruchy buntu narodu to będą odruchy na bardzo niskim, prywatnym, warcholskim poziomie. Dopiero później z tego zrobi się coś innego. No ale wiesz, każdy Duńczyk
ci powie, co może pijany Szwed z prostytutką, jak już wreszcie wydostanie się poza granicę swojego kraju. Ja wiem, wiesz, ale jej się uchla porządnie, no tak, ale jeżeli to się zrobić nie może. Ale jeżeli my się stajemy królestwem bazów, no to znaczy to Szwedzi nawet przybywając do nas podlegają tym samym prawom co u siebie, a co gorsza Polacy również. Ale ja jeszcze chyba nie skończyłem, bo chodzi o tą malowniczość, chodzi o przenośnie, a powiem Państwu, że pomysł zrodził się chyba jakiś czas temu w klubie Lorelina, ja nawet się z nim dzieliłem, ale może nie z Państwem. Otóż chodząc koło takich pomysłów, wziąłem sobie nie czytany już od lat dzieciństwa Potop Sienkiewicza. I proszę Państwa, czytam opis uczty w kajdanach i co się okazuje? Otóż okazuje się, że szlachcicem, który w imieniu Radziwiła czyta pakt poddania się Polski Szwecji, jest szlachcic o nazwisku Komorowski. A to jednak ci Komorowscy coś na rynku znaczyli, bo ja do tej pory właśnie mało słyszałem o roli Komorowskich w historii, no wiesz, mimo pochodzenia z Litwy. No wiesz, znaczyli tyle, że mogli Radziwiłłu buty czyścić, ale jest, no w końcu umówmy się, pochodzenie mieli rzeczywiście dobre i jak niedawno czytałem książkę wiarygodnej autorki, zarówno Komorowscy, jak i Koczyńscy pochodzili od trzeciej żony Władysława Jagieły, pani Gronowskiej. To jest też, jak to się mówi, fakt autentyczny. No. Ale ponieważ wszyscy, jak to jest dowiedzione, pochodzimy od Mieszka I i to każdy co najmniej 100 razy, w związku z tym nie ma się czym egzaltować. W czasie kampanii prezydenckiej przeczytałem na stronie właśnie kandydata na prezydenta, że nawet dowódca wileńskiej AK nazywał się Komorowski, tak jak się wyżyło, nazywał się Krzyżanowski. No więc tak. No, dowódca warszawski AK też się nazywał Komorowski. Naprawdę. Ból Komorowski. No właśnie. Znaczy ta książka, jak się ją czyta, jest wesoła, ale jej przesłanie jest dosyć smutne, pesymistyczne. Nie mówmy Państwu, bo może ktoś kupi, więc jakie jest przesłanie. Ja uważam, że ono też jest optymistyczne, ponieważ ono jest otwarte, ale zostawmy puentę, o puentach nie chcę mówić. Przesłanie jest o tyle wydaje mi się dobre, że ta książka mniej więcej, to jest mimowolne spojrzenie, ma podobne przesłanie jak słynny tekst Jarosława Marka Rynkiewicza o tym żubrze, którego Jarosław Kaczyński ugryzł w dupę. Zresztą, żeby było śmieszne, Jarosław Kaczyński oczywiście jest tam postacią ważną, istotną, ale mówię Państwu, że w zakończeniu sprawi ogromne zaskoczenie czytelnikom. Powiem również, że jednym z czołowych bohaterów jest dziecko, celowo nie syn, bo musiałem wymyślić, córeczka europosła, która się nazywa Patrycja Osierdzie. Ja bym tego dokładnie nie sformułował, więc przeczytam. To jest tekst Terlikowskiego, fragment oczywiście. Jeszcze nie publikowany, tytuł jest Wolf kup o krzepieniu ser. Ja Państwu przeczytam zakończenie. Potop, pisany ponad wiek później, nie może być jednak taki sam jak dla czasów Sienkiewicza. I nie chodzi tylko o bohaterów, którym z tamtych wymogów moralnych jest daleko, ale przede wszystkim o styl pisania, o postmodernistyczne klamry satyry, w które Wolski bierze nawet najpoważniejsze problemy. I wreszcie o doświadczenie historii, o które jesteśmy wszyscy bogatsi. Marcin Wolski unika więc łatwej nadziei. Najpierw doprowadza czytelnika do pewności, że wszystko będzie dobrze, że po raz kolejny jego bohaterowie, a wraz z nimi także i my, odwojują Polskę, a na deser założą szczęśliwe rodziny i będą mieli gromadkę dzieci. A potem jednym cięciem pióra, nie zdradzę jakim, niszczy tę nadzieję, niszczy wytrwale budowane pokrzepienie serc. Brak mu wprawdzie odwagi, by odebrać nam ją całkowicie, ale w istocie książka kończy się źle. A dokładnie tak jak zwykle kończyły się wielkie polskie zrywy, odroczoną w czasie porażką. Ta porażka, upadek kolejnych wielkich nadziei, ma jednak dokładnie taki sam cel jak sienkiewiczowskie sławienie zwycięstw.
Wolski chce w ten sposób pobudzić nas do działania, uświadomić nam, że nie ma co liczyć na cud, na kolejny wielki sierpień. Trzeba zabrać się do pracy i nie pozwolić, by odebrano nam Polskę. Ten niezwykle poważny, nawet pompatyczny przekaz opowiedziany jest właściwą pisarzowi swadą i przekorą, która osłada smutne, ale jakże polskie zakończenie. Po raz kolejny zatem Stańczyk jest prorokiem. Oby tym razem owe proroctwa się nie spełniły. Czego Państwu sobie życzymy? Nie wiem, chyba tyle wystarczy tej autopromocji, jeżeli są jakieś pytania, głosy z nami. Teraz już prosimy Państwa o pytania, refleksje, uwagi. Można chwalić, można mówić, że autor beznadziejny, wszystko można. Proszę bardzo. Jeszcze chcę powiedzieć, że książka doczekała się kilku miłych recenzji, między innymi również mój ojciec dyrektor, czyli Jan Pierwszak napisał o książce. Zacytuję cię, Janku, że nazwałeś ją kabaretem prozą, tak? Sprostowanie. Kartki na paliwo nie były żadnym utrudnieniem. Wielokrotnie kupowałem paliwo bez kartek. Benzyniarz tylko mówił, żebym wyciągnął jakieś papiery, żeby z daleka wyglądały jak kartki. On nad tym machał nożyczkami. Niczego z tego nie wycinał, a potem lał do baku tyle, za ile mu płaciłem. Było dokładnie tak, jak w alternatywy 4 bara i dziękuję. Anegdota nie, znam ja anegdotę, tylko że są ludzie, którzy tak jeszcze nie umieją robić, jak ja do nich zaliczałem legalista. W każdym celu. Tak. Marcin po prostu podjeżdżał i dawał prawdziwe kartki. No i mu wycinali. I jechałem całe 100 km w ciągu miesiąca. Bardzo prosimy. Idziemy kupować po prostu. Tak, aha, no mogę jeszcze Państwa zapewnić, że na razie w tej chwili nic się zaraz nie ukaże, więc nie obawiajcie się, że... Za tydzień, ten tydzień Państwo macie wolny. Natomiast skończyłem książkę. No, mam nadzieję, ukaże się jesienią, może na Boże Narodzenie. Ciąg dalszy Palenroda, o którym kiedyś mówiliśmy, czyli historię Polski po II wojnie światowej, której nie było Polski, największego mocarstwa świata. Dopiero wtedy zaczynają się schody, więc to mogę zdradzić, bo to jest to nieznany mi dotąd przypadek przeskoku równoległego. Ponieważ wszystkie klasyczne historie alternatywne zwykle polegają na tym, że ktoś się obsuwa. Tak jest z klasycznym bohaterem Jankesa w Rzymie, z Prawnikanta. Natomiast mój bohater, to mogę oczywiście zdradzić, uciekając przed ZOMO, ale w prywatnej sprawie seksualnej, wiosną 82 roku trafia do Polski 82 roku, tyle że tej normalnej, takiej jaką powinna być. Tyle mogę Państwu zdradzić, jeśli się zysk za to zabierze. Przedtem jeszcze oczywiście postawiłem warunek wznowi Walenroda, no to gdzieś pod koniec roku to się powinno pokazać i na razie tyle. Marcina Wolskiego w kabarecie pod egidą 5 lipca. Pożegnalne przedstawienie kabaretu z dużym udziałem Marcina. Pożegnalne oczywiście przed wakacjami, ponieważ pokażę, zamierzamy wznowić. Mozaika przy ulicy Puławskiej. Mozaika przy ulicy Puławskiej, ostatni spektakl przedwakacyjny kabaretu pod egidą. O godzinie, trzeba być o 19, o godzinie 19.30 start. Może jakiś wiersz? To się do kieszeni, gdzie coś z zapasów gazety. Tak, wiersz na koniec. Będzie oczywiście, jak to zawsze u Marcina. Na finał. Jakby nie miał, to by napisał na tym. Nie żartuj. Więc bardzo muszę powiedzieć, to nie było specjalnie eksploatowane. Bardzo mnie zachwyciła ta informacja, jak to Putin zadzwonił do Donka. I napisałem utwór, uruchamiając wyobraźnię pod tytułem
dialog międzypaństwowy. Dużo oddałbym dzisiaj ze mną laków reszta, by zobaczyć premiera, kiedy car obeształ. Był w trampkach, pod krawatem, stał, siedział, czy klęczał, płakał, czy potakiwał, może cicho jęczał i czy spytał na koniec, najdroższy Putinie, dasz mi kartkę czerwoną, czy żółtą jedynie? Bardzo Państwu dziękuję. Ja też coś się dowiedzieć, jeżeli Państwo chcą, bo ja jeszcze... Przepraszam, nie zauważyłem, że tu masz cały stos. Ej, stos jest po prostu, bo mam w kieszeni na jakiej pożarnej słuchaj, ale... Ma na całe leci, na występy w kabarecie pod egidą. Bo na przykład ten coś dawniejszego, ale ciągle aktualnego, mimo że jeśli idzie o ruch szamiarza z Biłgoraja, to tam oczywiście są przepływy w prawo, w lewo. W tej chwili raczej jest odpływ, ale utwór powstał wtedy, kiedy był silny przypływ z SLD. Palikot transfer. Pojedynczo, czwórkami, pod flagą tęczową idzie lud SLD-owski na przygodę nową. Służby, drużby i aktyw, po KC sieroty, idą tam, gdzie wzywa marksizm, palikotyzm. Procedury są proste i rytuał piękny. Krzyż zdechać, naród opłuć, skręta sprawnie skręcić. I jeszcze udowodnić siłą własnej woli, że nie jest się homofobem. Choć to trochę boli. Jeszcze jeden nasz ulubieniec. Człowiek, który, jak pamiętacie Państwo, miał, bo nie wiem, czy jeszcze ma, przed swoim domem kopaną tablicę z napisem strefa zdekomunizowana. W środku polskości matecznika, nad którym niebo tak ojczyste, jest polski dwór i polska szynka i arcypolski pan minister. Portrety przodków i rejtanów i żona, która ma korzenie, i jakiś skalp z Afganistanu, polskie ociany i jelenie, orzeł w koronie obok pogoń, bo przecież niedaleko Litwa, pierogi, bigos, barszcz, samogon i co noc przed snem ta modlitwa. Aniele Merkel, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. I jeszcze jeden starszy tekstik, którego nie umiem na pamięć, ponieważ wydawało mi się, że może on się zdezaktualizuje. Za cholerę nie chce się zdezaktualizować. Też nasz ulubieniec. Utwór dedykowany profesorowi, doktorowi, zwyczajnemu Stefanowi. Bajka o entomologu. Padła mucha raz do miodu i oznajmia wnet wesoło, proszę Państwa, jestem pszczołą. Pszczołą miodną, znakomitą, podcofowaje się z elitą, bo ma, miała zgodnie z wolą boską laskę wicemarszałkowską. Ledwie urząd wzięła z klucza, już bryluje i poucza, kując z przodu i ukosa, zachowuje się jak osa, to znów ścieka się szalenie, krzycząc głośno, me! Szerszenie. To znów brzyzyka białamutnie, opozycja to są trutnie i szaleje tak wśród łąki, bez żenady puszcza bąki, ceni mędy, kocha stonkę i sprzymierza się z pająkiem. Wciąż natrętna, wciąż zajadła, jak to mucha, co w miód wpadła. Choć ustalmy kwestię główną, że nie miód to był, a zupełnie inna substancja. I może, proszę Państwa, na tej substancji kończmy. Serdecznie dziękuję. Oczywiście jesteśmy razem z Markiem w trakcie tutaj do wykorzystania jeszcze, do zapytania, jeżeli ktoś chciałby prywatnie się z nami spotkać, a przy okazji polecamy naszą wspólną audycję, która przez zapomnienie chyba czynników idzie ciągle we wtorki, w noc z wtorku na środę w trzecim programie
Polskiego Radia. Tak jest. Nawet na wakacje się ostała, więc Marcinem jakiś tryum żeśmy odnieśli nad trójką, prawda? No. Prawie za bardzo dziękujemy. Są oczywiście do nabycia książki. Autor siedzi, podpisuje, robi co do niego należy. Dziękujemy bardzo, żeście wpadli dzisiaj i towarzyszyliście nam. Dziękujemy.